mamy ciągły wzrost porażających wskaźników problemów ze zdrowiem psychicznym i że jednak łączy się to bardzo mocno ze sposobem konsumpcji treści. Dlaczego ta konsumpcja treści taka jest? Dlaczego ludzie ulegają zaangażowaniu w tym, w dezinformację? No nie dlatego, że świadomie rano o tym decydują i mówią tak, chcę spędzić dzień scrollując bezwartościowe treści i wkurzając się, radykalizując, polaryzując i wyobrażając sobie, że świat się kończy. To nie jest decyzja człowieka. To jest to, jak działa gadzia część naszego mózgu, ta prostsza część naszej psychiki, gdzie mamy wyrzuty dopaminy, gdzie mamy poszukiwanie stymulacji, gdzie mamy skłonność do uzależnienia. Platformy internetowe kreują swój model działania właśnie w oparciu o wiedzę o ludzkim mózgu. I to teraz nie zdradzam żadnych tajemnic, prawda? To są rzeczy, które wiemy od lat, mówią o nich ludzie, którzy dla platform pracowali, przestrzegają przed tymi skutkami ludzi, którzy platformy tworzyli. Choćby w tamtym roku właśnie Jonathan Haidt napisał taki mocny tekst wspólnie z byłym prezesem Google'a, Ericiem Schmidtem, którego trudno oskarżyć o to, że nie rozumie modelu, w którym działał. I to jest tekst, który przede wszystkim, on się ukazał na łamach The Atlantic. I to jest tekst przestroga przed tym, co się stanie z naszą demokracją, debatą publiczną, kiedy na to, co już mamy, dołożymy jeszcze dużo treści generowanych przez AI. Jeżeli do obecnego modelu działania mediów społecznościowych, który jest oparty o zaangażowanie jako model zarabiania pieniędzy, który się tym platformom bardzo opłaca, generuje gigantyczne zyski, jeżeli na to dołożymy jeszcze zalew tanich treści sensacyjnych, nieprawdziwych, ale nawet nieważne jakich, po prostu bezwartościowych, tak oni twierdzą, to w zasadzie już jest koniec, tak? Nie chodzi o to, czy my uwierzymy w dezinformację i czy ona będzie zrobiona profesjonalnie, czy ona będzie wiarygodna w tym, o czym dezinformuje. Nie. Wystarczy samo to, że toniemy w chaosie, zgiełku, treściach sensacyjnych, które odwracają naszą uwagę od treści jakościowych albo zbijają je niżej. I teraz to nie jest decyzja człowieka, w mojej ocenie, który bierze telefon do ręki, co on przeczyta. To jest jednak kwestia stymulacji mózgu i tego, co wybija nam algorytm. Jeżeli algorytmy platform społecznościowych podbijałyby innego typu treści, treści jakościowe, podbijałyby jakościowe dziennikarstwo, przynajmniej dla tematów politycznych, w opcji domyślnej, to mielibyśmy zupełnie inny świat, inną debatę. To byłyby inne motywacje dla mediów do tworzenia tych treści, to byłyby inne motywacje dla polityków, którzy też od kilku lat, odkąd algorytmy są coraz mocniej zaangażowane na zaangażowanie, bo to rośnie, ten wskaźnik jest coraz jakby coraz wyraźniej widać ten efekt próby monetyzacji takich treści. Widzimy też spadek tego, co spadek jakości tego, co produkują partie polityczne w wyborach chociażby. I teraz pytałaś Elizo o Unię Europejską. No mamy to nowe prawo nowe, nie takie nowe, już ponad rok, DSA i DMA, gdzie mamy bardzo ciekawy mechanizm oceny ryzyka, obowiązkowych ocen ryzyka, które wielkie platformy muszą wykonywać przynajmniej raz w roku i publikować z opóźnieniem. W tym miesiącu, w przyszłym, w listopadzie, zobaczymy oceny ryzyka opublikowane, przekazane Komisji Europejskiej w roku ubiegłym. Więc dowiemy się, jak wielkie platformy opowiedziały o swojej percepcji ryzyka, jakie generują. Jestem bardzo ciekawa, co tam będzie o dezinformacji, co tam będzie o tym mechanizmie, który opisuje angażowania użytkownika za wszelką cenę, który ma między innymi ten efekt, że podbija treści niskiej jakości, sensacyjne, dezinformujące, bo na nich się robi szybkie pieniądze z reklamy i clickbaitu. Jestem tego bardzo ciekawa, a jednocześnie widzimy, że sama komisja wykorzystuje narzędzia, jakie ma na gruncie tego prawa i wszczęła kilka śledztw, aż trzy dotyczą tego, jak działają systemy rekomendujące treści. No i jedno z nich wprost dotyczy tego, o czym mówiła Magdalena Adamowicz, czyli rozprzestrzenienia akurat przez firmę Meta, podbijania treści dezinformujących produkcji rosyjskiej, czyli operacja Doppelganger, która spowodowała, że w okresie wyborów do parlamentu ostatnich około 30 milionów Europejczyków zobaczyło treści dezinformujące. One były tak dystrybuowane nie dlatego, że ci ludzie budzili się rano z myślą chętnie kliknę w jakiś rosyjski dezinformujący clickbait, tylko dlatego, że ich strumienie informacji były tego pełne i było to podbijane przez samą platformę. Dlatego teraz właśnie Meta ma problem i śledztwo ze strony komisji. Myślę, że takich ruchów będzie więcej, ja na to bardzo liczę i liczę też, że to nie koniec regulowania tego obszaru, czeka nas w tej kadencji nowa regulacja o roboczej nazwie Digital Fairness Act, czyli taka regulacja chroniąca konsumentów. Myślę, że tam też możemy liczyć na dodatkowe kroki regulacyjne, które trochę skomplikują ten model biznesowy, bo jednak to wszystko wraca do tego, jak działa pośrednik dostarczający informacje, w mojej ocenie.
strona produkcji jest ważna, strona edukacji użytkownika jest ważna, ale uważam, że najważniejsza jednak jest ta strona dostarczyciela informacji, bo to jest dzisiaj prawdziwa potęga. Bardzo dziękuję. Panie Jakubie, już o platformach społecznościowych już wspomniałam tutaj kilka razy. Jak Pana zdaniem, jakie takie znacznie ocenić wpływ wspomnianych platform na zjawisko dezinformacji i właśnie procesy demokratyczne? Z jednej strony social media są nieodzownym elementem życia młodych ludzi i też takim źródłem informacji. Z drugiej strony, przyznajmy szczerze, też media nie uniknęły błędów w walce z o powstrzymanie rozprzestrzeniania się dezinformacji wyborczej. I jak obecnie wygląda kwestia ochrony i wzmacniania demokracji przez platformę i jak użytkownicy oceniają wpływ platform społecznościowych na procesy demokratyczne? Ja myślę, że media społecznościowe są elementem procesów demokratycznych, a myślę, że my jako przedstawiciele platform technologicznych, ja jako przedstawiciel TikToka doskonale rozumiemy odpowiedzialność, która się wiąże z prowadzeniem takich platform. TikTok to jest 150 milionów użytkowników w Europie, więc zdajemy sobie sprawę z tego, z czym mamy do czynienia. I teraz my staramy się zawsze budować ten system w sposób integralny i transparentny. On jest u nas zbudowany na takich czterech filarach. Pierwszy to są zasady społeczności, tego, co jest dozwolone na platformie, a co nie. I tu oczywiście dezinformacja czy szkodliwa misinformacja jest niedozwolona. To jest taki bardzo żywy organizm, to nie są zasady prywatności platformowej, są tworzone przez prawników i zostają na długo. Natomiast to jest taki żywy organizm, który polega na w zasadzie ciągłej pracy i ciągłych zmianach pod wpływem właśnie przepisów czy rekomendacji z organizacji międzynarodowych. Drugi filar to jest oczywiście rekomendacja treści, która dzieje się na dwóch poziomach, na poziomie sztucznej inteligencji i moderatorów osobowych w lokalnych językach. Tutaj, jeżeli chodzi o dezinformację, to te nasze ostatnie dane pokazują, że te treści o charakterze dezinformacyjnym, usuwamy ich 96% na poziomie proaktywnym, z czego 80% za nią uzyskają jakiekolwiek wyświetlenia. To tak z grubsza, mam nadzieję, że przy kolejnym pytaniu będziemy w stanie wejść troszeczkę głębiej w te procesy moderacyjne. Natomiast trzecim filarem jest wszystko to, co się dzieje na samej platformie, czyli interakcja użytkownika z treścią. Tutaj również ten wachlarz jest bardzo szeroki w zależności od tego, z jakimi treściami mamy do czynienia. Jeżeli są to treści na przykład wyborcze, to te treści są w określony sposób labelowane. Są odnośniki do centrów wyborczych, w ramach których są oczywiście oficjalne źródła dotyczące na przykład wyborów, tak jak miało to miejsce w przypadku wyborów parlamentarnych w czerwcu. I oczywiście ten czwarty element, czyli współpraca z partnerami zewnętrznymi, która też jest bardzo istotna, bo tak jak to wcześniej padło, te wszystkie elementy edukacyjne są dla nas bardzo ważne i tutaj na przykład te kompetencje cyfrowe wspomniane, to nasza kampania dotycząca kompetencji cyfrowych w 2023 roku została zobaczona 200 milionów razy przez 80 milionów unikalnych użytkowników, co zaznacza, że no jak widać, debata trwa i różne ciekawe tematy o mediach też można się dowiedzieć. Pomorska Telewizja Nadawa, redaktor Sławomir Ziemiński. Dziękuję bardzo.